Spośród 350 skontrolowanych kierowców, 6 wsiadło za kierownicę po spożyciu alkoholu. Leszczyńscy policjanci, którzy w poniedziałkowy poranek prowadzili akcję badania stanu trzeźwości, są zgodni. Wyniki są zatrważające. Jak zaznacza Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, wyrywkowe kontrole stanu trzeźwości kierowców na ulicach miasta i powiatu prowadzone są codziennie. Co jakiś czas organizowane są kilkugodzinne, intensywne akcje. Wszystko po to, by wyeliminować niebezpiecznych kierowców. Podczas ostatniej takiej akcji w poniedziałek 15 listopada tylko w ciągu 2 godzin zatrzymano kobietę i 5 mężczyzn, którzy kierując samochodem mieli w organizmie alkohol. Byli to zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Pijanych kierowców zatrzymano także w weekend. W sobotę w Gołanicach w ręce policji wpadł 45-latek prowadzący Audi, podczas gdy miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Zatrzymany na trasie Kłoda-Tarnowa-Łąka 30-letni kierowca Peugeota miał około 3 promile. Wszystkim prowadzącym na podwójnym gazie zatrzymano prawo jazdy. Policjanci mówią wprost, kierowca, który siada za kółko po tym, jak wcześniej pił alkohol, jest potencjalnym zabójcą drogowym, który świadomie i z premedytacją łamie obowiązujące przepisy drogowe oraz zasady bezpieczeństwa.